Dzień dobry Państwu, Szczepan Janko, tydzień w 7 minut. Startujemy, bo szkoda czasu. Ostatnia sesja przed urlopem, wakacjami dwumiesięcznymi, no bo przecież trzeba było zrobić taki odstęp aż do 28 sierpnia, bo samorząd się zmęczył, a diety te całkiem niemałe wziąć trzeba. Więc tak wystartowali. Ostatnia sesja miała miejsce 19. Czerwca od tego czasu trochę wydarzyło się w naszym mieście. No i jak widzicie, start ostry i zanim poszła informacja międzysesyjna pani burmistrz. A po tej informacji, bardzo rozblekłej, podzielonej na kilka występów, w dużym skrócie kolejności zabierania głosu, wyglądało to tak. Ode mnie to wszystko. Czekam ewentualnie na pytania. Dziękuję. Szanowna Rado. Sesja. Szanowna Rado, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, drodzy mieszkańcy. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie mieszkańców. Witam Panią, Szanowną Panią Burmistrz, koleżanki i kolegów radnych. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Panie Burmistrz, Szanowni Państwo. Witam radnych, wit witam panią burmistrz i witam radnych. Na początku... Dzień dobry państwu, szanowna pani burmistrz, sz szanowny panie przewodniczący, y szanowna rado, szanowny panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni państwo. Ja nie mam pytania, ale może takie dwa szybkie spostrzeżenia. i może... Dziękuję panie przewodniczący, sz szanowna rada, pani burmistrz. Jadko... Wysoka rado, pani burmistrz, szanowni goście, drodzy mieszkańcy. Burmistrz... E dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowna rado, pani burmistrz. No, nie chcę mi się podsumowywać tego, co mówili, ale wierzcie mi na słowo, niewiele warte to uwagi było. To tak tylko dlatego, że kamera pracowała, coś powiedzieć trzeba było. Tak jak na przykład radny Pakusz, to on pytań nie miał, ale chciał dodać otuchy, miał sugestie, pogadał trochę o KPO i, i, i poleciało. Z ważniejszych rzeczy, bo to, co zobaczyliście, w zupełności wystarczy. Jako podsumowanie sesji była miałka w zasadzie niewarte uwagi, ale dwa, dwie rzeczy na sesji pojawiły się warte uwagi. Jedno to wystąpienie pana dyrektora ZGKIE. Jeżeli pan tak się interesuje i miło mi to słyszeć, to zapraszam na cmentarz, żeby pan zobaczył, jakie mamy potrzeby jednostka. Jeszcze raz powtórzę, powiedziałem to na ostatniej komisji. Rok czasu kończy się nam kwatera do pochówku, a więc w trybie pilnym, w trybie pilnym powinniśmy pozyskać my jako jednostka 100 tysięcy, żeby ogrodzić nową kwaterę, żeby nasi mieszkańcy mieli miejsce do pochówku. Przez całą kadencję pokazywałem i tutaj na planszy, a łącznie z datą, pokazywałem, mówiłem, prosiłem, żeby podjąć się tematu rozbudowy cmentarza komunalnego w Białogardzie. Wszyscy mieli to w dupie. Łącznie z grupą trzymającą władzę. Ważniejsze były inne pierdoły, a tu nikt za rogi nie chciał chwycić problemu. No i tu pan dyrektor mówi, że on był na ostatniej komisji, 100 tysięcy trzeba, bo nie będzie gdzie dokonywać pochówku, a się pytam, pani burmistrz była wtedy radną to z planem rozbudowy. Kupiliśmy ziemię, jest zamówiony, wykonany plan, nad którym chciałem, aby dyskutować. Z byłym prezesem, panem Nowakiem, nawet uzgadniałem niektóre szczegóły, że przydałby się duży parking, nowelizacja tego projektu. I naprawdę, naprawdę ręce opadają, bo w takich tematach nie ma o kim tam, nie ma z kim tam rozmawiać. Bo przecież ta pani, która dostała się do Sejmiku, a zrobiła rewelacyjny wynik do Europarlamentu, tematu też nie podejmowała, bo i po co? Ważniejsze były imprezy, kultura, inne rzeczy, i inne pierdoły czasami niż ten bardzo ważny temat. Może do tematu wrócimy. Grupa trzymająca władzę polegliwa teraz na pewno tematu nie podejmie. A grupa 11 niby opozycyjnych w stosunku do pani burmistrz, jak widać było na sesji, pierdołami umieją się zajmować, ale poważnych tematów unikają. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę na tej sesji, to jest przekazanie, podniesienie wartości spółki Inwespark, lakoniczna informacja pani burmistrz i krew mnie zalewa. W ostatnim czasie podpisałam akt notarialny o przekazaniu i zwiększeniu kapitału spółki InvestPark, przekazania budynku w ustroniu miejskim. Ten budynek został przekazany w zarządzanie inwestu. Mamy różne pomysły. Zapraszam Państwa również do rozmów w, tym, w tej kwestii. InvestPark jest w posiadaniu tego budynku. Po jaką cholerę dla jej te ta nieruchomość? Zarządzana była przez ZGKIM, można było, tak jak proponował Szczepan przez pięć lat, dokonać trójzamiany, czyli WTZ poszedł do gimnazjum, a ZGKM a poszedłby na miejsce w WTZ. Ale nie, 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 nie tak nie można robić. Trzeba robić pod górę. Eee, trzeba szukać jakichś pokrętnych wyjść. Prezes im wysparku, zarabiający jak wykazał w oświadczeniu majątkowym 202 tysiące dojeżdżając publicznym samochodem na koszt spółki, sobie z pracy i do pracy do koszalina na pewno twórczo podejdzie do tematu. Oby nie tak samo twórczo jak działalność w wysparku przez ostatnie 4 lata. Tylko po co? Nadal pracownicy ZDHIMO mają się gnieździć tutaj i płacić. Kilkadziesiąt tysięcy dla spółki BTBS, czyli przelewanie z jednego do drugiego tylko po to, żeby BTBS mógł wykazać jakiekolwiek zyski, bo nie wiem jakie ma, ale to jest poważny zastrzyk do spółki BTBS. Niech sobie BTBS weźmie ten cały budynek i wtedy zobaczymy, jakie będą zyski tej spółki, tej, która ma budować. A teraz się okazuje, że trójzamiany nie będzie. Będzie rewelacyjnie zarządzana nieruchomość przez dwuosobową spółkę. Jak ja to mówię, ręce opadają. No i oczywiście pani burmistrz zaprasza do dyskusji, co teraz w tym Invespac ma tam robić, jakie mamy pomysły. O takich rzeczach, zanim przekaże się tą nieruchomość, wypadałoby porozmawiać. Nie jestem pewny, bo aż taki biegły prawnie nie jestem, czy czasami nie była wymagana zgoda rady. Ale o to zapytam i temat zgłębię. Dysponowanie nieruchomością w ten sposób, bez pytania się Rady Miasta, według mnie może nie jest przekroczeniem przepisów, ale pewnych zasad. No ale kto się przejmuje? Przecież panią burmistrz. A jak wybrali, to trzeba bez głosu sprzeciwu akceptować wszystko, co robi i proponuje. Ja się z tym nie zgadzam. Czekam także na wyniki kontroli w CKE no ja zbadałbym ten okres wyborczy szczególnie, no bo przecież radni powiatowi szczególnie ci z Platformy nigdy nie dowiedzą się ile, jakich pieniędzy poszło na kampanię wyborczą w powiecie ale ja tu chciałbym się dowiedzieć kto kupował torty, ile kosztowały te wszystkie imprezy, na których pojawiała się pani burmistrz no jako urzędujący burmistrz ale także jako kandydat i tak i tak kto za co ile płacił i jaka jest kondycja Centrum Kultury i spotkań europejskich? Przypominam, że gdyby nie 200-kilkadziesiąt tysięcy z Funduszu Antyalkoholowego, to prawdopodobnie w Centrum Kultury na wypłaty by zabrakło. No i kampania by była bardziej skromna bez widzi mi się i bez czasami bzdurnych wydatków. Tyle ode mnie. Zaczynamy wakacje. I wakacji w tydzień w 7 minut nie będzie. Nie będzie, bo tematów jest bardzo dużo, a nie chcę Was zanudzać, więc zapraszam w najbliższy weekend. Moglibyście skomentować, moglibyście przekazać dalej, ale to tylko zależy od Was. Ja wiem, że mój program i moja osoba jest kołcem w dupie samorządu, ale moje miasto, mój samorząd i robić to nadal. Запрашиваем в набишивый.